Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, tak nietypowo, przenieśliśmy się do Niemiec, do miejscowości Trockau. W miejscowości Trockau gołębie swoje posiada kolega Robert Bauer, a będzie nam dzisiaj tutaj przy tych gołębiach, przy prezentacji tych gołębi towarzyszyć kolega Piotr Wójcicki z oddziału Człuchów. Ja tylko tak jeszcze tytułem wstępu powiem, dlaczego się tutaj znaleźliśmy. Gdyż ostatnio na aukcji mieliśmy takie gołębie właśnie z hodowli Roberta Bauera, pochodzącego właśnie tutaj z Trockau, i były to gołębie rasy Jansen. Bardzo dużo tam w rodowodach było gołębia 613, tak znanego wszystkim, a były to gołębie naprawdę piękne. W związku z tym, że było dużo telefonów, informacji różnych, a okazało się przy okazji, że kolega Piotr Wójcicki tutaj jest związany poniekąd pracą z tą miejscowością, od razu się tutaj udaliśmy. Ale więcej może tutaj o hodowli Roberta Bauera powie nam teraz jego tutaj kolega Piotr. Proszę bardzo. No, witam kolegów. No, co można powiedzieć? Gołębie tutaj u Roberta to są, no, uważam, jedne z najlepszych deklaków w Europie, ponieważ w gołębnikach z linii 613 to właściwie wszystkie gołębie, które są, to są spokrewnione z 613. I no, właściwie te gołębie, miałem prędzej gołębie Jansen, ale te gołębie, które w tej chwili mam i tutaj są u Roberta, to po prostu zakupiłem pierwsze od mojego kuzyna, który nabył tu u Roberta gołębie, i bardzo mi się spodobały po prostu pod typem, które deklak kiedyś te gołębie posiadał. Te gołębie są identyczne i uważam, że właściwie nigdzie takich gołębi nie można spotkać, tego typu, tej budowy. Gołębie absolutnie kapitalne. Tutaj, korzystając z okazji, tutaj Piotr będzie nam tłumaczył, a ja się zapytam tutaj kolegi Roberta, jak on wszedł w posiadanie tych gołębi deklaka i co się z takiego złożyło, co w nich go zafascynowało, że po prostu się zdecydował, żeby mieć praktycznie hodowlę w 100% opartą na tych gołębiach. Als ich bin seit, die ersten habe ich geholt, 1988, da habe ich nur 4 Stück bekommen. Hat er mir einen Brief geschrieben, besser gesagt, ich habe ihm vorher einen Brief geschrieben, ich möchte die Klacktauben oder halt Jansentauben, weil ich der Meinung bin. Und es ist auch so, dass er die besten Jansentauben der Welt hat. Und dann bin ich 88 hin, die ersten bekommen, und seitdem jedes Jahr stand ich dann auch in diesem berühmten schwarzen Buch. Der Klack hat immer gesagt, musst du in Buch stehen. Dieses schwarze Buch. Und dann habe ich jedes Jahr von ihm 6 Stück. 8, dann habe ich Weihnachten, das war Weihnachten 90 oder 91, habe ich bekommen einen Sohn 613, den ersten von ihm. Dann mehrere Kinder vom Knoak, vom 613 noch ein Weibchen. Ich habe aus Marietje-Linie, ich habe von ihm also alles bekommen, was ich wollte. Ich hab ein super Verhältnis gehabt zu ihm. Wir haben uns richtig gut verstanden und für mich die besten Tauben, die es eigentlich gibt. Und für mich auch, war, was wichtig war, der Klack war für mich der ehrlichste Züchter, den ich je kennengelernt habe. To może Robert, przepraszam, Piotr nam teraz przetłumaczy? To jest tak, Robert pojechał pierwszy raz do deklaka w 1988 roku. Kupił 4 gołębie. No i deklak powiedział, że musi być w tej czarnej książce zapisany, żeby dalej ta współpraca ich jakoś tam przebiegała. Co to ta czarna książka jest? Czyli zeszyt, w którym mogli zapisywać gołębie, które ktoś nabył. Aha. No i po prostu wtedy nabył jednego syna 613 i kilka dzieci Knoaka. A powiedzmy, Knoak był dokładnie ojcem 613. Wywodził się z oryginalnych Jansenów z linii Rakiet Witager. Znaczy on był oryginalnym Jansenem? Był oryginalnym Jansenem. Tak. I od tamtego czasu Robert jeździł tam częściej? Robert jeździł tam co roku i nabywał gołębie. Po prostu z deklakiem zaczęli się rozumieć i bardzo go polubiał. No i zaczęli współpracować. I ile tych gołębi finalnie już w końcu tam nabył? Wie viele Laube hast du so für die ganze Insgesamt habe ich bestimmt 60-70 Originale. Also 60-70 oryginalnych deklaków. Und habe ich immer die besten behalten? Tylko najlepsze gołębie, jakie były u deklaka, kupował Robert. Immer weiter gezüchtet, also und nur in Linie geblieben, also tylko na linii został, żadnych innych gołębi nie doparowywał. Deklak hat mir erklärt,
Er hat mir mal auf den Tisch sämtliche Abstammungen gelegt, also 20 Abstammungen gelegt. Dann hat er mir gezeigt, wie er züchtet. Meistens auf Linie oder ich sag mal in Linie, teilweise in Zucht. Und sind auch super taufen gefahren. Deklak położył 20 rodowodów i wytłumaczył Robertowi, jak musi je parować na linie, te gołębie. To było to, nie? Tutaj właśnie coś ciekawe, powiedzmy, Robert posiada tutaj w hodowli gołębie, które tylko i wyłącznie ma w rozpłodzie. Nie posiada gołębnika lotowego, nie lotuje tymi gołębiami, co nie znaczy, że te gołębie nie są sprawdzane, gdyż wielu hodowców tutaj z Europy, między innymi też ze Szwecji, z Norwegii, z Danii, tak jak rozmawialiśmy, nabywa te gołębie i wprowadzając do swojej hodowli, lotując, osiąga duże sukcesy. Tutaj powiedzmy może o takich hodowcach, żeby jakieś nazwiska wymienić, którzy korzystają z tych gołębi, z tego rozpłodu od kolegi Roberta, a osiągają duże sukcesy. Kannst du sagen, welche Taubenzüchter fliegt deine Taube? Also nach Schweden habe ich, da hatte ich, der Schwede ruft mich an, den habe ich, das war eine Urlaubsbekanntschaft, der Viggo Elofsson, schwedischer Meister, Skandinavienmeister, absoluter Champion. Habe ich ihm mal 4 Tauben gegeben, was heißt, da habe ich, es waren 3 Stück aus dem 101, Schwester 101 und also Geschwister 101. Und aus den Tauben zieht er in einem Jahr, fliegen 2 Vögel, 7 erste Konkurse in Schweden. Bis 800 Kilometer. Przepraszam, to może przetłumaczy? On nabył od niego 4 gołębie. On to znaczy mistrz Szwecji. Ten mistrz Szwecji nabył gołębie od Roberta i z nich wyhodował sobie gołąbki, które w następnym roku leciały 7 pierwszych konkursów. Czyli widzimy, że te gołębie się sprawdzają, a tutaj inni w Europie, tutaj jacyś hodowcy Europa, tacy. Andere, Andre in Holland, Piet van der Horst, fliegt ein Vogel, 2011, 4 erste Konkurse. Zuchtbar sitzt hier bei mir. W 2011 Piet van der Horst leciał też super tymi gołębiami. Dann stand ich auch 3-mal in der deutschen Brieftaubenzeitung. Habe ich Regionalmeister, also die haben die Tauben waren alle von mir. Kurt Glieber, Zeug Michael, Lang Manfred. Also sind mehrere hier, Körbergeher, okay. Dann Altrichter Jürgen fängt seit 3 Jahren an, fliegt jährige schon 2-stellig, erste Konkurse. Także słyszymy, już nie będziemy tłumaczyć nazwy, gdyż to nie wymaga tłumaczenia, ale wielu hodowców, korzystając z tych gołębi, wprowadzając je do swojej hodowli, ma duże sukcesy. Tutaj robiąc zdjęcia tym gołębiom, bo przed chwilą to właśnie wykonywaliśmy, sfotografowaliśmy 30 par, które kolega Robert ma w rozpłodzie. To są te właśnie gołębie, co mówiliśmy, czyste deklaki. Jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, tylko i właśnie o nich chcieliśmy się troszeczkę chwilę skupić. Na gołębiach dużo gołębi występuje właśnie w barwie szali takiej. Tutaj kolega Robert opowiadał, że te gołębie, za co może gwarantować, są tak specyficzne, że one, to co wyróżnia je spośród gołębi deklaka, że one są bardzo silne, wytrwałe i gwarantuje, że praktycznie zawsze przychodzą z konkursów, tak? Dokładnie. Tutaj powiedzmy może, jak to wygląda bliżej troszeczkę? Ja, bei der Schale kannst du was erzählen? Die Taube, wie fliegt und so weiter? Die Schalllinie, also das sind die Tauben, die auch bis 700-800 Kilometer gut sind. Der Körper Georg zum Beispiel hat mal 2 Junge bekommen, 2 Geschwister 101, ganz spät. Also kann man normal im Jungflug gar nicht mehr spielen, hat er gespielt. In der Einsatzstelle erstbestes, zweitbestes Junge. Jährig schon 2-stellig, erste Konkurs auf 700 Kilometer. Dann sind mehrere Tauben da. Wieser Otto Österreich, österreichischer Champion, hat Tauben von mir. Also sind mehrere, die Schallis sind sehr, sehr gut. Sind im Endeffekt alle gut, auch die 613er. Ich habe im Endeffekt 3-4 Linien. Diese 020 Linie ist Gellauger Audimax. Und dann die Schallilinie ist eigentlich Afgekörde. Der Afgekörde bei De Klack. De Klack hat einen Original Jansen bekommen, den 312. Das ist ein Halbbruder Winterjunge. Wissen viele nicht. Die Linie ist überragend. Znaczy, z najlepszej linii te szali gołębie tu kolega taki wziął. Te gołębie w sumie nie powinny w ogóle iść do lotu, bo były za młode. Ale tak czy owak leciały pierwsze, drugie konkursy. Także. I no na i wszędzie. I na dystansie, kolega wspominał o dystansie. Że jeszcze... Szali lecą do 800 km. Nie robi to dla nich żadnego problemu. Rozumiem.
Tutaj zobaczmy, tak wyglądają gołębiki u kolegi Roberta. Tu zobaczmy, mamy wloty, ale tak jak mówiliśmy, kolega nie lotuje. Tu widać, że chyba dawno już tutaj jest woliera, na którym gołębie te wypuszcza. A za chwilkę wejdziemy sobie do gołębika i kolega nam pokaże kilka takich gołębi tego deklaka. On tutaj ma jeszcze kilka oryginałów z deklaka i reszta to są gołębie, które już po prostu krzyżując, wykonując pracę tą hodowlaną w postaci odpowiedniego krzyżowania w pokrewieństwie, stworzył niejako swój własny szczep. Zresztą koledzy, jak zobaczycie na stronie internetowej, na te gołębia, zdjęcia tych gołębi, rodowody, będzie można to wszystko zobaczyć. Także na razie, koledze, dziękujemy, a przejdziemy do gołębnika. Może pokażemy teraz kolegom kilka tych gołębi z hodowli deklaka. Tutaj, kiedy już jesteśmy wewnątrz gołębnika, zobaczmy jeszcze, tutaj kolega nam chce pokazać. Ma taki, taką gazetę, która wychodzi dla hodowców w Szwecji, a w tej gazecie właśnie się znajduje tutaj opis hodowcy Viggo Elofssona, który właśnie nabył. Tutaj widzimy od kolegi Roberta Bauera nabył kilka gołębi czystych deklaka i tymi gołębiami, między innymi taki gołąb po numerze 003, w 2008 roku miał trzy pierwsze konkursy. Później ten sam gołąb bodajże, czyli inny gołąb tutaj miał w 017 końcówce, miał również dużo cztery pierwsze konkursy, a między innymi tam później jeszcze miał konkurs drugi, 2/3, 3/4, też na dystansie nawet 800 km. Tu widzimy i tutaj właśnie jest opisane, że te gołębie pochodziły z hodowli kolegi Roberta Bauera. Dobrze, a tutaj jeszcze zobaczmy, jest taka tablica. Na tej tablicy kolega posiada taką historię deklaka. I tutaj między innymi jest taki gołąb. Tutaj zobaczmy, to jest gołąb, jak on się nazywał? Kras 40. To jest dokładnie? Bo chodzi o to, że mamy tutaj w hodowli u kolegi Roberta są dwa oryginalne gołębie wywodzące się z tego gołębia. Tak, zobaczmy zaraz. Tutaj idziemy go zobaczyć. Idziemy go zobaczyć, tu przejdziemy. Piotr, weź tam idź, weź tłumaczył. Pokażmy tego gołębia. O. Kolega go złapie. Jest to... Nie, ale to jest Robert ten, krasa tego. Krasa, a to jest inny, to zobaczmy, tak kolega nam pokazuje. Inny, ale tego, o tamten, co jest od, z końca. To. To jest krasa. To powiedz, żeby pokazał. Robert, kannst du die kras? Ja. Zobaczmy go. Bist du erzählen? Tutaj z tego, co kolega Robert mówi, tutaj co widzieliśmy w rodowodach, to jest to po prostu chyba największa na dzień dzisiejszy hodowla gołębi deklaka w Europie. Sungras 045. Zobaczmy, jaki to ma. To jest syn tego krasa 45. To jest gołąb z 2000, zaraz zobaczmy, trzeciego roku, tak? Nie, pierwszego roku. Tak. On jest płodny ciągle, nie? Tak. Auf der Versteigerung bei die Klack. Ein Halbbruder 32.000 euro. Oli, to jest die Taube. Na sprzedaży deklaka, wie viel kostet? 32.000 euro. Azo 32.000 euro. Genau. To był najdroższy gołąb deklaka. Ja, Volumen 595. No zobaczmy. Aus diesem Vogel mit 32.000 euro habe ich auch noch einen Sohn hier. To przetłumacz, Piotr. Jeszcze jednego syna tutaj ma z tego samego kojarzenia, z krasa. Pokażmy go może, takie skrzydło wygląda jego. O, tak, zobaczmy. Ci, co znają rasę deklak, wiedzą, o jakich gołębiach rozmawiamy. Te gołębie akurat z krasa są inne jak inne deklaki, po prostu są ciemniejsze. Nie wiadomo dlaczego tak jest, ale tak jest. Bo tutaj większość gołębi... Tutaj mamy jeszcze jednego, tutaj kolega. Syn Niko przyniósł. To jest jego syn. No, zobaczmy, pokażmy go może. Sohn vom... Kommt noch aus diesem Vogel, der teuerste Vogel. Sein Vater war der teuerste Vogel. Tego. Syn tego najdroższego. Tak, tego gołębia, ojciec był najdroższym gołębiem. Jest to oryginalny deklaka. No, jaki ten numer? To jest oryginalny deklak. Z jakiego roku to jest chociaż? To jest gołąb. Zobaczmy. 2000 rok. Zobaczmy. Rok 2000. To jest oryginalny gołąb deklak. Zobaczmy skrzydła jego. Tutaj kolega tych gołębi ma dużo, teraz mamy jeszcze kolejnego gołębia, zobaczmy, niebieski z 2005 roku, to jest też czysty deklak. 608. Tak.
Zwei Brüder fliegen 12 Preise. Braci leciało 12 konkursów. Werner V beste Tauben. To są naprawdę... Jest noch Engelsex 13. Gołębie są śliczne, naprawdę. Mocne. Są duże takie. Super skrzydła. Oczy, to będzie można zobaczyć na stronie, jak te gołębie wyglądają, ale no, wyglądają tak jak u deklaka te gołębie. Teraz one są rozdzielone wszystkie, tak? Tutaj mamy? Tak, tak. Tak, ale one tutaj, co rozmawialiśmy, mamy teraz, który dzień jest, 15 czy 16 grudnia? No dokładnie. I 15 chyba, już się trochę zgubiłem w podróżach, ale to nic, ale tutaj jeszcze rozmawialiśmy, że one dopiero co przestały chyba niedawno. Tak, tak, dopiero przestały, młode. Gołębie były niedawno odsadzone młode. Tak. Także dopiero co dobrze się wypierzyły. Tu kolega ma samce same, tak widzimy? Tak. No zobaczmy, nie ma praktycznie żadnych gołębi w kolorze czerwonej, płowej, szpaków, czarnych, ciemnych, są tylko niebieskie, jest niebieskie nakrapiane. To jest wnuk Knoka. O, a więc Knoka. Super gołąbek lak. Tutaj po prostu te gołębie, też jeszcze powiem, one mają różne obrączki, niektóre mają holenderskie, niektóre niemieckie, różnych oddziałów. Wynika to z tego, że kolega mając, nie lotując tutaj... Ganz schnelle Flügel, also absolut. Skrzydło, pokazuje nam kolega, że szybkie skrzydło. Tak, szybkie skrzydło. Zobaczmy. To są samczyki, a samiczki są po drugiej stronie. Tam pokażemy też kilka samiczek, ale koledzy, tak zobaczmy. To wygląda mniej więcej. Tutaj kolega się cieszy. Robert też tutaj widzimy, pomaga dzielnie w hodowli synion. Prawdopodobnie przejmie hodowlę, tutaj pomaga. Engel Krasno 45. To jest wnuk Krasa 45. Mutter jest noch Doppel-Urenkel in Junge Merks. Also, matka jest z podwójnej linii Junge Merksa. Podwójnej linii Junge Merksa, dokładnie. Czyli czystego Jansena. Tak. O, widzimy go. Tu młode z tych par, które będą zaprezentowane, będzie sobie tutaj można nabyć. Tutaj o wszelkie informacje o tych gołębiach u kolegi tutaj Piotra Wójcickiego, tak jak już mówiliśmy, z Człuchowa. Znaczy Słuchowa, w sensie, że tam kolega teraz jest członkiem oddziału, tak? Dokładnie, członkiem oddziału. A mieszka? Gdzie? Mieszkam w okolicach Sępólna Krajeńskiego. Tak, także tam będzie można więcej informacji u kolegi na uzyskać. I nabyć. Co to jest za gołąb teraz ten? Tutaj ten nakrapiany białolotek? To jest... Robert go nazywa Szwajni. Kommt von 2006, weil Fußball WM war. Deswegen heißt er Szwajni. Tylko przetłumacz. Jak były mistrzostwa w piłkę nożną, to po prostu nazwał go Szwajni. No i tak został ten gołąb. Gołąb jest fantastyczny. Super Zuchtvogel. Von welcher Taube stammt? Kommt von In. Achso. 3,49. Czyli on jest z Marichzeit ma ojcem tego? Spokrewniony, tak. Spokrewniony jest. Mhm. Z tym gołębiem niebieskim. Czyli to jest jego ojciec. Zobaczmy, narośla mają takie wielkie, oryginalne. Podobne gołębie. Tak, podobne te gołębie. A tak jak mówię, my tutaj tą hodowlę kolegi Roberta Bauera odwiedzamy. Między innymi z tego powodu, że właśnie duże zainteresowanie tymi gołębiami, które były wystawione u nas na aukcjach, a pochodzące z tej hodowli było. I żeby przybliżyć właśnie tą hodowlę, tutaj się udaliśmy właśnie. Tutaj widzimy hodowcy, tak jak to każdy z nas rozumie, głębie, nazwijmy to w skrócie, macają. Dokładnie. Tak, sobie oglądają. Zawsze jego jest piękny, super upierzony. Widzimy. Tutaj. Teraz może przejdziemy do samiczek, dobrze? Bo tych samców możemy prezentować, ja tylko tak zerknę okiem kamery, popatrzmy. O. Tutaj są te samczyki, o, tam są jeszcze szali różne. Tutaj nie mamy szali akurat żadnego? Tutaj chyba nie ma, no obok jest. Jest. Możemy go pokazać? To jeszcze pokażmy jeszcze może samczyka. Kannst du zeigen die Details? Ja, pokażemy samczyka, szali takiego, a przejdziemy... O. Tu są szali takie. Also ty jest Bruder 101. To jest też syn tego 101 szali. Tak, ale on nie jest szali akurat. On akurat nie jest szali. Tu jest... Fliegt heuer bei Hans-Peter Seubert. Młody jeden się zaplątał, widzę też. Tak, tak. I tu jest jeszcze, o tam. Tu jest jeszcze jeden. To jest super go. No. Pokażmy go. O, nie, tykie. O, jaki to jest go? Z którego roku to jest? Z którego roku? Nie, jest on. Zobaczmy jeszcze, za chwilę już. Popatrzymy.
tutaj widzimy kolega Niko, syn tutaj Roberta, pokazuje jak karmi gołębia orzeszkami z ręki. Też jest super tuft w ogóle. Widzimy zachwyt Roberta nad gołębiem. Gołębie są wszystko. Super. O. Tak właśnie tu wyglądają te samczyki. A tutaj zobaczmy. O. Gołąbek sobie orzeszki je. Hier ist noch ein Bruder von Wunder 1. W międzyczasie nam Robert pokazuje. 101. Brata gołębia 101. 101 to jest gołąb dokładnie? To jest szali. To jest też szali. Bruder zu szali w ogóle. Tak. Ale on nie jest szali, jest tylko po prostu naklepiany. Tak, to normalnie wyszedł, ale... Dobrze. Za chwilę jak będziemy prezentować samiczki, to też pokażemy kolegom właśnie kilka samiczek szali. Te samiczki tutaj właśnie chciałem powiedzieć, jak robiliśmy zdjęcia, widzieliśmy te samce są takie w typie takie dość masywnej budowy, dość duże. Samiczki natomiast były takie drobne, filigranowe takie. O. Tak, tak widzimy. No i przejdziemy może teraz do samiczek. Nim przejdziemy, zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj karmiony jest gołąb, zjada orzeszki. O. Tutaj jeszcze nadmienimy, że tutaj się co dowiedzieliśmy, tutaj Niko jest hodowcą papug. No, drugi w Europie. Drugi w Europie. Niestety nie byliśmy w stanie przetłumaczyć, jaka to odmiana papugi, ale to taka mała z czarną główką. To sobie sprawdzimy to później. A zobaczmy jeszcze, jak o, Niko woła gołębia, gołąb przychodzi i sobie zjada orzeszki. No dobrze, przejdziemy teraz do samiczek. I tu mamy właśnie te samiczki, o których mówiliśmy. O, tutaj widzimy tą właśnie, między innymi tą szali jedną. Jest też tutaj taka, o, widzimy, one są inne, one w barwie są podobne, ale są zdecydowanie mniejsze, takie drobne, filigranowe. O. Pokażmy może jakąś taką z boksu obok. O. To jest samiczka, z jakiego roku ona jest? Z tym Weibchen. Z jakim? Tochter von Ode Dickkopf, den 10. roku. Wahrscheinlich beste Deklagzuchtvogel von Deutschland. Czyli to jest tak, córka być może najlepszego rozpodowego gołębia Niemiec, Dickkopfa, który już został usunięty w tym roku, ale to jest oryginalna córka. Dużo dzieci właśnie z tych Dickkopfa latało bardzo dobrze. Aha. Super, to małe pauzy, schön. Absolut. Top. Tutaj kolega do tej pory nie lotował, tylko sam zajmuje się rozpodem, ale w tym roku, tak? Czy w przyszłym ma zamiar lotować. Także będziemy teraz obserwować. Tylko wspólne gołębniki w Polsce. Tak, między innymi w Lotyniu. Dokładnie. Tutaj wyślą gołębie koledzy tutaj z Niemiec, tam do Lotynia pod Szczecinkiem, do kolegi Mirka. Także będziemy mogli obserwować te gołębie na tamtym gołębniku. Jak sobie radzą. No i mamy tego szali jednego gołębi samiczkę. Ta jest chyba taka troszeczkę większa, co? Tak. A z którego roku to ona jest? Von welchem Baujahr? Die ist von 08. 2008. Die sitzt am 101. Also ein Top-Zuchtvogel. To jest wszystko linia 101. Super Weibchen. Wszystkie rodowody tych gołębi, jak one są sparowane, na stronie internetowej u nas będzie można zobaczyć. Niestety musicie koledzy zawsze chwilkę poczekać, to troszeczkę trwa przygotowanie tych gołębi, ale film oglądając, oglądając później zdjęcia tych gołębi z rozpłodu, jak również ich rodowody, będzie można bez problemu sobie je tutaj skorelować, zobaczyć i więcej szczegółów z tej hodowli poznać. Hier ist die Mutter. Hier fliegt der Sohn in Holland 4 Äste in einer Saison. Syn w Holandii w jednym sezonie leciał 4 pierwsze. Tej gołębicy. Tak, tej gołębicy. Widzimy. Tu hodowcy też często przyjeżdżają nabywać gołębie, też dają obrączki, zamawiając gołębie swoje. No i po prostu dużo jest takich przypadków, że niestety niekiedy nie wiemy dokładnie, że pochodzą gołębie z tej hodowli. A one są, tylko że są po prostu na obrączkach rodowych danego hodowcy. Dokładnie. No super Weibchen. Jest noch Tochter vom 020. To jest córka 020.
Der 020 war super Abstammung. Die Mutter vom 020, die 522, die war auch bei der Klack am 613. Also ist das wszystko jest linia 613. Najlepsze co może być. No tak jak rozmawialiśmy, że tutaj z tego co dobrze zrozumiałem i sprawdziliśmy w dokumentach, to było 10 bezpośrednio braci, półbraci tak. 613, które pochodziły z Kopa, którego po Knoka. Prostu Knoka, przepraszam, którego, który był ojcem 613. Tu też kolega Samczyki ma, tak? Tak, tu widzimy też jeszcze. Zgon na obrączce holenderskiej, z którego roku to jest? To jest wnuk 613 tak samo. To jest 09 roku. Gołąb. Super, no trochę jest pokrwawiony. To się tutaj trochę biły się te gołębie. No to my to znamy. Dokładnie. Hier ist der Vater zu dem Vogel mit vier Äste in Holland. To jest ojciec tego co leciał cztery razy pierwsze raz w Holandii. To była samiczka, to jest samczyk. Też szali. Samczyk szali. A tamten był co wygrał też szali był? Ten wielki bohater był kolegiem był szali. Sein Sohn. Nein, war Helge Hemmert. Był jasno nakrapiany. Aha. Wygląda ten gołąbek. Ten z którego roku jest? To jest 08. 2008. Gołębie idealne w ręce. Widzimy zachwyt Piotra. Piotr też tutaj w Polsce gołębie. U siebie też posiada gołębie wywodzące się z tej hodowli. Kiedy tutaj poznał Roberta, to tych gołębi sobie trochę zakupił. Trzyma je, rozmnaża. Dokładnie. Też jeżeli ktoś będzie chciał, zawsze może zadzwonić. Piotr więcej informacji udzieli i jak również też pomoże w zakupie tych gołębi. Tam wszystkie numery telefonów będą podane. Tak, dobrze, też. Też taki duży? O, ładny gołąb, duży. To jest trochę ale, ganz ale, ale lekki. Basis. To jest całkiem stara linia gołębi de Klack. Robert mówi. Dobrze. No nic, to chyba będziemy pomału kończyć tutaj. Możemy pokazywać wszystkie te gołębie po kolei, ale one tak. Są bardzo podobne do siebie. Dokładnie. W budowie. Więcej informacji, tak jak mówię, można zaczerpnąć, będzie na stronie internetowej i też tutaj u kolegi Robert, może telefon podasz przy okazji teraz, na jaki telefon mają koledzy dzwonić? 505 czyli 505 674 678 tu jest oryginalny gołąb de Klack, tak też te gołębie wyglądają, jest też 613 linia, także jak ktoś będzie chciał nabyć gołębie, to może dzwonić i pomożemy. Na pewno pomożemy w zakupie. No, sobie będzie można po konkretnej parze też zamówić. To na razie podziękujemy kolegom. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę. Do... Tutaj już na koniec pokażemy jeszcze jednego gołębia. Z jakiego roku to jest gołąb? To jest późny teraz gołąbek. Ma jedno pióro wyrzucone, ale wygląda już jak dorosły gołąb. Jakby miał 2 lata. Tutaj kolega dopracowując się z własnego tego szczepu, to pracował wiele lat, bo to już tak jak widzimy od 88 roku te gołębie, czyli ponad 25 lat już nabywa, kojarzył je odpowiednio, wyhodował własny szczep, a teraz właśnie prezentując je, będziemy mieli na sprzedaż te gołębie. Tutaj jedynym przedstawicielem, jeszcze raz tylko przypomnę, w Polsce to będzie kolega Piotr. Numer telefonu jeszcze raz podajmy. 505 674 678 8. Tam zawsze będzie można sobie po prostu zadzwonić i więcej informacji zaciągnąć. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, a hodowców zachęcamy do oglądania gołębi, które znajdują się w hodowli tutaj u kolegi Roberta Bauera. Do zobaczenia, dobrego lotu. Do zobaczenia.